szkockie łąki. No, jesteśmy na południowej stronie przy Black Hill i tutaj widzimy Goloboża. Przybliżymy. To te kamyczki, które też nie zarastają, ale to drobniejszy urobek. Tutaj widzimy. Całe zbocze jest zasypane takimi kamieniami. No i na górze górki. Aż tutaj pięknie rosną dzikie wrzosy. No, ale tam nie będę ladził, to za wysoko. No i tak przestało troszkę padać. Jest fajna pogoda. No niestety witryny tu nie znalazłem. Nic z tego. Także jak tylko znajdę, oczywiście nagram. Bardzo fajne widoki. Szkocja. Jestem na zboczu wzgórza Black Hill. No i tutaj widzimy też takiego Goloboża. W tamtym miejscu też. No i łaziłem tutaj, znalazłem odsłonięcie. Tutaj ktoś się kopał. Widzimy taki kamyczek. Prawdopodobnie to jest ten szkocki czarny kamień oszklony, ale był w większości zakopany w tym zboczu. No i tutaj kolejnego znalazłem w tym Golobożu, ale to taki jest czarny, nie wiadomo. Też trzeba było wziąć próbkę i wtedy zbadamy, jak zwykle. Dopóki nie zbadam, nic nie mogę powiedzieć. Witam Was ze wzgórza Black Hill. Szkocja, pogoda jak zawsze. W Szkocji chyba taka powinna być. Zaraz wejdę na górę i pokażę Wam kolejne widoczki. Witam Was, moi szanowni widzowie. Jestem na wzgórzu Black Hill w Szkocji. Oczywiście pogoda szkocka, cały mokry jestem, deszcz pada, ale przyszedłem tutaj pozbierać kamienie. Takie kamyczki, tutaj taki fragment czarny i tutaj drugi fragment czarny. No nie wiadomo, czy to jest to, o czym nam mówili badacze. Moim zdaniem nie, ale tutaj popatrzmy się. Palili ognisko. Chyba robili eksperymenty, próbowali stopić kamienie w tą metodą, co naukowcy anglosascy podają. Także gówno z tego wyszło. Tutaj widzimy, że kamyczki pękają. I czeją i rozsypują się na drobne fragmenty. Także żadnym ogniskiem, tak jak podają w literaturze, tego nie da się zrobić. Jak znajdę fajny fragmencik oszklonej skały, to oczywiście nagram. Witam. To jestem w lesie poprociowym, a wzbieramy się na Iron Fort, Iron Age Fort. Także będziemy przebijali się przez te poprocie zarośnięte i będziemy tam szukali kamyczków. Zapraszam ze mną. Kolejne kroki. Idziemy coraz wyżej, wyżej. O, tak to z góry wygląda. No trochę przerastają już roślinki człowieka. Idziemy coraz wyżej. Mam nadzieję, że niedaleko. Pod nogami stare poprocie, takie zgnite, tyżyli, którego nikt nie kosi. Oto dziki teren. Ciężko pod górę w takiej trawie przebijać się. No i przedostaliśmy się przez paprocie. Tutaj taka wielka sosna, ale w korzeniach sosny. Patrzmy się, kamyczek piękny. Tutaj można go wyszarpać. O, tutaj wyszarpałem. I patrzymy się, tutaj pierwsze kamienie, prawdopodobnie to, co mówili, obtopione. Teraz ułożę tutaj koniuszek, tutaj ciemny taki, tutaj ciemny, tutaj. To już widziałem wielokrotnie te rzeczy i to wygląda jako jakiś konglomerat dziwny. Tutaj widzimy duży otoczak, scementowany z drobnymi otoczekami, tak jakby to był sztuczny beton, a nie żadna naturalna skała. No tutaj widzimy kolejną warstwę. Widzimy z dołu ten konglomerat, a tutaj warstwa, jakby to były osady równolegle. Ale to nie wiem. Jeszcze widzę jeden kamyczek pod korzeniami, którego jeszcze nie dotknąłem. Czy bliżej? O, tutaj widzimy właśnie to. Tutaj jeden, tutaj drugi. Takie czarne kamienie, końcówki. Czyli jak coś
działało mocno, ta wysoka temperatura, to te końcówki zostały przytopione. No i to wspinamy się, już dalej będzie zielona trawka i dęby. I nie jest łatwo w pięknym letnim sezonie, przy takiej pogodzie w Szkocji i takich zaroślach trawy i krzaków, znaleźć ślady witryfikacji. Ale tutaj oczywiście pochyliłem się nad jednym małym kamyczkiem, który tutaj wam pokażę. Oczywiście muszę stać na kolanach. To wielkość 1 funta. A tutaj paluszkiem pokazuję. Tutaj biała jakaś skała. Nie wiadomo. I tutaj na brzegu jest ślady witryfikacji, takie stopione. Tylko dziwnie, że te fragmenty i te nie są zwitryfikowane, tylko w środku. Tak, jakby to był jeden punkcik. Tutaj mamy bąbelek. Zaraz jeszcze przybliżę, jak lupę zobaczycie. Palec mój będzie już ogromny, sorry. Tutaj. Ten bąbelek brązowy, o. To taka kuleczka. I tutaj to czarne ze strony słońca, o. To taki rozmiar tego witryfikacji. Mogę tutaj całą hipotezę postawić, że to na przykład coś uderzyło tutaj, stopiło kamień, a to warstwa, w co zamieniło się po uderzeniu. Taka kula AK-74 trafiła tutaj. Także to się znajduje na tym terenie. I pobierzemy stąd próbkę. No i udało mi się uzyskać malutki kawałeczek tego, co mnie interesuje. Tutaj to czarne. To chyba z drugiej strony. Czyli tutaj pozostało to białe. Nie wiem, co to jest, ta skała. Właśnie stopiona. I to taka próbeczka dla mnie wystarczy. No i tutaj wielka dziura. Nie wiem, w jaki sposób ta powstała. Pokazuję, żeby to widać na mapce. Jak pokażę terenowe, to może będzie widać. I to właśnie tutaj miejsce, gdzie prawdopodobnie wszyscy badacze docierają. Pobierają próbki i sfotografowane to chyba właśnie w wiki. Tutaj taki kamyczek leży jeden. I tutaj to warstwa witryfikacji, jak zwykle muszę na zbliżenie, tutaj mój palec, widzimy, to jakaś zaprawa, czyli tutaj był sztuczny obiekt w 100%, sądząc po tutaj kamyczki, czyli otaczaki, to otoczaki, a to jest porowata zaprawa i ta zaprawa i kamienie tutaj widzimy pokryte tą czarną warstwą. No i tutaj widzę świeży przełam, czyli jakiś ktoś z badaczy pobierał tą próbkę. Tutaj to się trzyma czarna fragmencik. Ale ja myślę, że warto pobrać ten kamyczek. To właśnie, żeby ulupał się z zaprawą. Przyda się. Tak wygląda obiekt, fragment obiektu. Patrzmy się, sosna, tak około 0,5 metra grubości. Tam widzimy daleko tereny piękne. I taki mamy wielki dół. Żeby ktoś tam zszedł, zaraz poproszę kolegę może. I to jest taki lej bezodpływowy. I w 99% już mam doświadczenie. Tutaj było wielkie pierdyk. Także taka średnica około, liczyć od tego brzegu, tam palcem pokazuję, od tego brzegu, tutaj gdzie trawa rośnie i krzaczek, ten pierwszy krzaczek, ten mniejszy, i dotąd to będzie tak około 25 metrów do tego drzewka, to na brzegu tego dolko rośnie. Czyli takie dolki, jak w Krakowie, pokazywałem, że kratery. Tutaj też taka forma bezodpływowa znajduje się. Jedziemy badać dalej. Z tej strony patrzmy się, to widać, że to fajny lej. Tylko muszę podnieść kamerkę jeszcze wyżej. Tam jego dno. I takie piękne trawy tutaj rosną. Mi po klatę, także dziecko tutaj głęboko się schowa. Piękna trawa z pokrzywami, trochę kuje, gryzie. Motylki latają. Pokażę, jak to pięknie wygląda dookoła. I to całe wzgórze jest pokryte tym witrinitem. No i tutaj takie kamyczki, fragmenty muru, jak zakładam, że to fragmenty muru, na mapce później wam pokażę, ale tutaj widzimy wielki otoczak, tutaj widzimy cały otoczak, który został przytopiony tutaj,
pokażę bliziutko paluchem. Takie przytopienie, czarna skała. To jest to samo, co pokazywałem wam, a przekonywałem akademików, czyli anglosaskich, że to samo mamy w Krakowie. Tutaj widzimy kolejny kamyczek, z góry pokażę ten. Widzimy, tutaj przytopiony, takie same chropowatości występują na wapieniach. I my na wapieniach mamy warstwę izotropowo-amorficzną, a tutaj mają szkliwo, bo wapienie inaczej reagują na tą broń. Także w 100% tutaj ta cywilizacja zamieszkiwała Irlandię, nie, przepraszam, Szkocję, była zaatakowana tą samym typem broni, co my w Małopolsce. I takie fragmenty murów, które ciągną się, tam kolejne kamyczki. I tutaj wszystko pozarastane. Także i jakie piękne widoki. Tak jak u nas na Jurze. Jednak ludzie lubią podobne tereny zasiedlać. Kolejny widoczek, czyli tutaj prawie szczyt tego wzgórza. I tutaj w środku dół. I nie mam za co pochwalić szkockich czy angielskich badaczy, bo są trochę niezbyt ogarnięci w tym, co robią. Patrzmy się tutaj, jaki dół. Jak myślicie, co to może być? Słyszę tą odpowiedź. To tutaj były piwnicy, jakieś schrony, które się zasypały i to powstał taki lej. I warto to odkopać, a tutaj kamienie leżą i nikt na to nie zwraca uwagi. Może bardzo dobrze. Teraz ja mogę to zobaczyć. Zejdziemy. No i pięknie. Patrzmy się, te kamienie wciskają się jeden po drugim, czyli tam w środku jest głęboka pustka. No i tutaj jestem takich 5 metrów nad poziomem. To fachowcy powiedzą, że to powstał lej krasowy. Możecie uwierzyć fachowcom. Ludziom specjalnie przygotowanym. Tutaj te kamienie otaczaki. Czyli to tutaj się zasypała. Zasypany został jakaś pustka. Czyli prawdopodobnie schron. Idę na świeże powietrze. No i tutaj taki fajny widoczek. Pokażę wam, jak wyglądają pola, autostrada. Z daleka słychać szumi. Tak cały horyzont. Piękne widoczki ciągnie się, ale tutaj obok tego wzgórza kolejne. Tutaj takie zielone, przybliżę i oczywiście poświęcę swój czas, siły, żeby tam się wspiąć. Mam nadzieję, że nie pasą się tam byki, te brązowe, a krowy. Żeby mnie nie zaatakowały, to wejdę tutaj na tą góreczkę i poszukam tam witrynitu. Jeżeli to jest proces naturalny, to powinno to zachodzić na każdym takim wzgórzu, na odsłonięciach tych kamieni. Czy tam będą kamienie takie same, czy zbudowane te wzgórza z tych samych kamyczków. Także wszystko kwestia weryfikacji i witrofikacji. No i tutaj kolejne miejsce, gdzie rosną takie kujące bardzo jedlowcy czy coś takiego i inne takie roślinki, nie wiem jak się nazywają, ale tutaj oni rosną tylko na pozostałościach takich skał, czyli tych witrynitowych tak zwanych. I tutaj patrzmy się, fragment skały, który był pęknięty, a tutaj jest stopiony i to płynęło. Tutaj lawa, widzicie? To było na tyle stopione, że to popłynęło. Mam nadzieję, że będzie widoczne. A tutaj kolejny fragmencik, który pokryty takim. No i to jest zewnętrzna ściana, zakładam tak, południowa. Pokażę tutaj dla orientacji. Tam jedna sosna rośnie, tam druga. Kto będzie chciał, to będzie kojarzył. Czyli tutaj, jak widzimy, te bardzo mocne, wysokoenergetyczne, to było pojedyncze uderzenie. Tutaj popatrzmy, całość stopione. To tak jak mówiłem, kulka z AK, tylko nie mechaniczna. Jakieś uderzenie, tutaj mamy ryseczki. Zaraz wam przybliżę. Czy będziecie te ryseczki widzieli? Tak. Podstawa to zarąbisty sprzęt. Dzięki za wspieranie. Dlatego mam tą kamerkę, mogę wam pokazać. I tutaj to
w terenie takie stopione kamienie się znajdują. I tutaj to ściany murów tej twierdzy, tutaj młotek taki malutki do porównania i na tym tylko rosną te jalowce, czy nie wiem jak to drzewko prawidłowo się nazywa, ale patrzmy się w krzakach, jaki piękny obtopiony kamień, tam nie wlazę, ale mam taki sprzęt, to mogę przybliżyć. Jeszcze, tutaj taka bula wystająca. To był otoczak, który widzimy, jest tak obtopiony, że nawet warstwy te kruszą się na nim. No i to warto przyjechać w zimie, przyprowadzić wykopaliska i te wszystkie kamyczki obejrzeć w takich pięknych terenach. Jestem na kolejnym wzgórzu, tutaj łąka, krówki się pasą. Przesuniemy się. Tutaj fragment taki kamieniolom. Chyba jakiś rolnik wydobywał kamyczki w tym miejscu, bo widać ciosy pięknie. Śladów obróbki nie widać, ale zwróćmy uwagę na te warstwa żwirowca. Tutaj lita skała, warstwowana widać trochę. Zwyczelina tutaj. To żwirowiec. No niestety na tym warto byłoby zajrzeć, ale to za wysokość tam nie sięgnę. Czy są te zwitryfikowane pokrywa. I z góry znowu kolejna pokrywa spękana z drobniejszych warstewek. To podejdę w inne miejsce, może uda się coś zobaczyć. No i tutaj udało się mi dostać do takiej warstewki. Przybliżę, jak będzie bardzo widoczne. Witryfikacja tutaj też, ale tylko w niektórych miejscach. Czyli możemy sądzić, że to na całym terenie zachodziły te wybuchy. I tutaj wejście do tego fragmentu skał naturalnych, gdzie pobrałem próbki, ale jak fajnie zamyka się bramka. Proste. Podnosisz linę. Raz, dwa i otwierasz bramkę. Taka współczesna kłódka szkocka. Brama sama otwiera się do końca. Pięknie. Ale zwróciłem uwagę na te kamienie. Kiedyś nie było betonowych słupków. I tutaj wykuwane takie ślady do mocowania belek poprzecznych. Tutaj jeden kamień bramowy, po drugiej stronie drugi. Patrzmy się. Oczywiście już nikt nam nie powie, kiedy to zostało zrobione. Szkoci powiedzą, że to nie oni. Żartuję. Bo my mocujemy takie. Widzicie, tutaj brama była, jeszcze się rusza klamra. A po co to było? To nie wiadomo, ale taki piękny zabytek kamieniarstwa. Oczywiście zauważyłem starożytny kamieniolom. Żartuję, nowoczesny. Ale nie mogę odpuścić, żeby nie pooglądać kamyczków. Także jestem w jakimś porzuconym kamieniolomie. No niestety nic tutaj takiego fascynującego nie widzę. Wrony latają, się drą i tyle. Ale na górze zające biegają. Tam jeden, drugi i trzeci. O, może zauważyliście? Zbliżę, o, tam na... O, w dół. Szaleją zające. Widzisz? Jurek biegnie w dół. Tam jeden na górce siedzi, uszy wystawił. Oj, sorry, ostrość straciłem. Także tyle. W kamieniolomie spotkaliśmy zajączków. No i tutaj na jednej ze ścian kamieniolomu znalazłem ślad wiercenia. Tylko ślad wiercenia jest nasz współczesny. Taki 110 mm. Jak uda się to, podejdę jeszcze bliżej, ale pionowa ściana, czyli i tak wsadzali tutaj linę czy coś, wysadzali. Po angielsku napisane, uwaga, słaby most, ale widzicie jaki piękny,
tutaj kamper przyjeżdża i zaraz będziemy jechali przez ten słaby most. Też z aparatem kręcą turyści. No i tutaj mały potoczek płynie i jedziemy taki kamienny mostek. Uuu.